zachęcony blogami Jurasa z obozu KSW w Zakopanem, postanowiłem wyskoczyć tutaj na krótko i zobaczyć na własne oczy, co tutaj się wyrabia. Pogadać z Jurasem jak bloger z blogerem. Tak jest. Powiedz, kto tutaj trenuje? Kim są ci faceci? Czy to są goście, których kiedyś zobaczymy na przykład w ringu, w walce? Czy to są ludzie, którzy po prostu dla siebie chcą się pouczyć? Jest dużo ludzi, którzy przyjeżdżają, aby rozpocząć przygodę z MMA, dopiero trwają kilka miesięcy, ale jest też kilku zawodników, którzy już mają jakieś sukcesy amatorskie ze sobą. Jest Kuba Kowalewicz, dwukrotny zwycięzca amatorskiego pucharu KSW. Jak go rozpoznać? Który to? Zaraz go namierzę. W tych czarno-czerwonych spodenkach na środku. Czarno-czerwonych. Go widzę. Wygrał dwa razy Puchar Amatorski KSW, także jest duża szansa, że w tym roku dostanie szansę walki na zawodowej gali. To zawodnik naprawdę z fajnymi papierami. I jest tych młodych chłopaków, którzy aspirują do tego, aby w przyszłości zrobić zawodową karierę. I fajnie, że można przyjechać tutaj i z nimi sobie troszeczkę potrenować. Powiedz, kto tutaj występuje w roli trenerów? Ty? Między innymi. Ja? Tak, między innymi. Jest Marcin Gruzalski, jest Borys Mańkowski, jest Piotr Kieleniewski, trener między innymi Azora Żijewa, postać jeszcze nie do końca znana w świecie MMA, ale człowiek jak najbardziej wewnątrz. I organizuje to wszystko Michał Garnys, tradycyjnie już 9 obóz, który siedzi tutaj. Siedzę sobie. Z roku na rok przyjeżdżają ciekawsi ludzie, tacy, że widać, że to KSW coraz bardziej... Zaczynaliśmy pierwszy obóz liczby 30 osób w lato, letni obóz na ostatnim obozie letnim w Olsztynie było już ponad 100 osób. Także wraz z popularnością dyscypliny jako takiej rośnie też popularność tego obozów. Przekrój ludzi jest naprawdę różny od zawodników, którzy, tak jak Łukasz wspomniał, zaczynają dopiero karierę, bo naprawdę już kształtowanych zawodników z karierami, już z walkami zawodowymi. Także tutaj naprawdę mamy spory przekrój ludzi, tak samo od niepełnoletnich i 14-latków po osoby zafascynowane MMA, 35-40-latki, którzy przyjeżdżają sobie teoretycznie na urlop, ale tak samo różnie zorganizowani. Znamy cię z roli komentatora, ja nieco mniej z roli trenera. Powiedz, taka najważniejsza rzecz, jaki możesz nauczyć ludziom, którzy dopiero zaczynają przygodę z KSW, to co to jest? Wydaje mi się, że oprócz technicznych czysto aspektów, najważniejsze to im wszystkim przekazać to, że żeby nie rezygnowali z tego, jeżeli ktoś ma marzenie zostać zawodnikiem MMA, no to musi poświęcić naprawdę wiele w swoim życiu, aby to osiągnąć. I ja jestem bardziej motywatorem niż takim surowym trenerem, który uczy tylko i wyłącznie techniki, bo ja daję jakieś tam narzędzia, a to, co zrobi dalej, to już jest tylko i wyłącznie indywidualna sprawa każdego trenującego. A jest coś takiego, przed czym przestrzegasz, nie wiem, żeby uniknąć jakichś twoich błędów młodości, coś, co ty byś zrobił, rozegrał inaczej, gdybyś trafił na jakiegoś odpowiedniego doradcę? Ja akurat niczego nie żałuję, żadnych tam swoich decyzji, a czy mogę przed tym przestrzegać? Chyba, nie wiem, namawiałbym bardziej do rozsądku w treningu, bo jak ja zaczynałem, to nie było gymów, nie było trenerów, nie było całej infrastruktury związanej z MMA. Teraz po kilku latach ci wszyscy młodzi zawodnicy mają już trenera, mają jakąś wiedzę, wiedzą jak ćwiczyć, wiedzą co mają robić, aby w każdym elemencie walki być perfekcyjnym. Ja tego nie miałem i wielu zawodników na początku też tego nie miało. Tak? My się uczyliśmy gdzieś tam, gdzieś ktoś pojechał za granicę, trochę podpatrzył, przywoził na zasadzie własnej wymiany jakichś doświadczeń. A oni już mają tak naprawdę to wszystko. Zawody amatorskie, czego nie było kiedyś, są teraz prawie przynajmniej raz w miesiącu jest jakiś event amatorski, gdzie oni mogą łapać doświadczenie, zanim wyjdą do klatki czy ringu już na galach zawodowych. Także korzystać z tego, co mają, i to jest najważniejsze. No i muszę ci zadać pytanie, które zawsze mi się ciśnie na usta, jak ciebie słucham, oglądam w Orange Sport. Czy ty nie uważasz, że za wcześnie skończyłeś karierę? Pewnie często je słyszysz. Kurczę, jesteś w takim wieku, że spokojnie mogłeś jeszcze to pociągnąć. Ta. Czy żałowałeś? Znaczy, żałuję cały czas i chęć, aby ponownie wyjść do ringu czy klatki jest naprawdę wielka, ale ja mam dosyć mocny kręgosłup zasad, według których gdzieś postępuję całe życie. Jeżeli kiedyś założyłem sobie, że
mam jakiś limit porażek, jeżeli go osiągnąłem, jeżeli powiedziałem już publicznie, że kończę, to już muszę być fair w stosunku przede wszystkim sam do siebie i szanować to, co ja powiedziałem, bo ja będę musiał stać i patrzeć rano w lustro i być fair, mówię, w stosunku do siebie. Żałuję ciągiem tego sportu, ale gdzieś sobie troszeczkę wynagradzam tą adrenalinę tym, że mam niezwykłą przyjemność być cały czas z każdej z różnej strony, może już nie bezpośrednio w ringu, ale zawsze przy ringu wypuszczając swoich zawodników, czy przede wszystkim komentując te gale bardzo bliska, czy jeżdżąc na obozy i prowadząc zajęcia w mojej warszawskiej chopachopachy. Także cały czas jestem przyjemna i cholernie mnie dojara. No i wszyscy, którzy Cię oglądają i słuchają, też się mogą tym jarać dzięki Tobie, tak. Ta Twoja pasja jest absolutnie tak wyczuwalna, że aż postanowiłem tutaj przyjechać.